Dziękuję serdecznie, panie przewodniczący, panie komisarzu. Oczywiście pan przewodniczący nieco mnie zaskoczył, wywołując mnie szybciej do głosu, ale myślę, że dam radę. Proszę państwa, wiele słów już padło, które chciałem powiedzieć na tej sali z ust kolegów. Politycy, szczególnie ci najważniejsi, bardzo lubią w świetle Jupiterów podpisywać różne ważne porozumienia, ale to porozumienie, trzeba przyznać, to porozumienie, które mam nadzieję zostanie podpisane z Ukrainą, a parafowane z Gruzją i Mołdową, jest dla tych państw, ale również dla Unii Europejskiej porozumieniem historycznym. To nie jest tylko polityczny znak, że te państwa dążą do integracji z Unią Europejską. To jest również głęboka przemiana ekonomiczna. To jest powiązanie w przyszłości gospodarek tych państw z rynkiem Unii Europejskiej. To jest oczywiście, o tym też musimy tym krajom mówić, to jest również otwarcie rynków tamtych państw na towary z państw członkowskich Unii Europejskiej. I to jest wreszcie wielka przemiana w strukturze państwa, wielka przemiana systemu prawnego tych państw. Mam nadzieję, że do tego dojdzie. Mam nadzieję, że te państwa podołają tym wyzwaniom i zintegrują się w przyszłości całkowicie z Unią Europejską. Mam nadzieję, że Wilno to nie będzie koniec procesu, tylko to będzie początek wielkiego historycznego procesu. Thank you. Next speaker is Mrs. Kleva-Kekus. Sporazum o prosti trgovini bo odnose Evropske unije z vzhodnimi partnericami premaknilo nek nov začetek. Izvajanje sporazuma bo namreč prineslo velike koristi tako za Evropsko unijo kot za partnerske države. Zelo dobro se strinjam z avtorico vprašanja, ki je opisala situacijo v Ukrajini.